Hello. Dzień dobry. Po wczorajszym webinarze mam takie przemyślenie, że idealnie z tematem wczorajszego vloga wstrzeliłem się w to, co mówił Dawid, który był jednym z uczestników naszego webinara i który mówił, że aby się rozwijać, aby osiągnąć coś szybciej, trzeba dać coś od siebie więcej, trzeba wyjść do ludzi, trzeba uczestniczyć w jakichś grupach zainteresowań. Jednym słowem, trzeba dać się poznać. Fajnie, że ktoś niezależnie potwierdza tą samą opinię, tak? Że jeżeli chcesz się rozwijać, to po prostu nie siedź w piwnicy, jak to duża część informatyków robi, bo twoja wiedza w piwnicy jest niepotrzebna zupełnie nikomu. Oprócz tego, że masz tą wiedzę, to jeszcze ludzie potrzebują wiedzieć o tym, że ty ją masz. I to jest fajne. Wśród szeroko pojętej grupy informatyków jest dużo ludzi, którzy są bardzo silnymi introwertykami. Nie lubią wychodzić do innych, nie lubią się spotykać, nie lubią rozmawiać. I wczoraj podczas webinaru padło takie fajna instrukcja, co robić, żeby właśnie nie siedzieć w tej piwnicy, jeżeli jesteś introwertykiem. Jak trochę popracować nad społecznością i jak popracować trochę nad społecznością i tym, żeby ciebie ludzie zauważali. Jednocześnie, żebyś nie miał takiego szoku, że wychodzisz do jakiejś grupy ludzi albo że gdzieś się musisz pokazać. Była taka rada. Na początku zacznij po prostu chodzić na takie wydarzenia, które cię po prostu interesują. Wyjdź do innych, po prostu bądź tam. Większość z tych wydarzeń jest bezpłatna lub jakoś niewiele płatna, więc oprócz czasu, który musisz zainwestować, każdego powinno być stać. Kolejnym krokiem w przełamywaniu tej bariery takiej z wychodzenia do ludzi było zadawanie pytań na takich wydarzeniach. Zadawanie pytań nie na siłę, tylko na tematy, które ciebie nurtują po obejrzeniu materiału i pogłębianiu swojej wiedzy. Kolejny krok w walce właśnie ze swoim zamknięciem to była próba organizacji takiego wydarzenia. Niekoniecznie trzeba występować przed ludźmi, będąc organizatorem. Oczywiście można na początku, na końcu, gdzieś tam w trakcie zapowiadania kolejnych uczestników. Natomiast nie trzeba aktywnie występować. No i kolejny dopiero krok, który prawdopodobnie pojawi się prędzej czy później, raczej później w przypadku introwertyków, to jest po prostu wystąpienie z omówieniem własnego tematu, pochwaleniem się własnymi, nie wiem, odkryciami, własną działką, tym, co, nad czym aktualnie pracujesz i co rozwijasz. Także to może być bardzo pomocne, nie tylko w sprawach zawodowych właśnie, żeby troszkę się przełamać i wyjść do innych. Jak to fajnie jest jechać pod prąd. Jechać w przeciwnym kierunku niż jadą wszyscy. Ani nie ma korków, ani jakichś przeszkód i prawie pewne, że nic mnie nie zaskoczy. Ekstra. Co ciekawe, dużo ludzi, którzy prowadzą vlogi, też deklarują, że są introwertykami, że nie lubią kontaktów z innymi, ale właśnie troszkę to wymuszają, bo wiedzą, jakie to ma korzyści. Próbuję zrobić na pociąg PKP, bo szykuje mi się wyjazd i to jest jakieś kurcze narzędzie szatana po prostu. Ten portal za, podejrzewam, pierdyliard dolarów albo PLN-ów zlecone jakiejś firmie. To jest tak kurcze nieintuicyjne, że zmarnowałem już 1,5 godziny na rezerwowanie biletu. W tym czasie pokonałbym samochodem połowę trasy. 2 bilety dla 2 osób, w sensie w jedną i w drugą stronę 2 bilety do Gdańska z Warszawy, to jest koszt 420 zł. Przecież to jest chore. Samochodem ten dystans robię za jakieś 250 km.
i jak oni mają nie upadać, jak oni mają działać i zarabiać. Nie wiem. Ja myślę, że gdyby nie dofinansowanie państwowe, to ta spółka by już dawno poszła w... Po prostu to jest jakaś czysta abstrakcja. Jak można zrobić takie gówno i to sprzedawać ludziom za pomocą tego bilety i traktować coś jako aplikację super profesjonalną i użyteczną. Przecież tutaj ktoś, kto to projektował, nie, prawdopodobnie nigdy tego nie użył, bo tego się nie da używać. Rzuciłem moją frustrację na Facebooka i oznaczyłem PKP Intercity z opisem takim, że po pierwszym zakupie biletu u nich przypomniałem sobie, czemu ja jeżdżę samochodem. Jakie było moje zaskoczenie, gdy PKP odpisało. Zapytali, jak mogą mi pomóc. Więc poprosiłem o pomoc grzecznie oczywiście, żeby pomogli mi kupić 2 bilety weekendowe plus 2 miejscówki w dwie strony i zrobić to za pomocą jednej transakcji płatniczej, bo rozbicie tego na oddzielne transakcje płatnicze powodowało, że wygasała mi sesja i generalnie nie można było tego zakupu dokonać w taki sposób, żeby te miejscówki były na przykład koło siebie. A zależało mi, bo w końcu nie jechałem sam, tylko jechaliśmy, znaczy będziemy jechali we dwójkę. I co? Potrzebowali dzień, dobę, jedną dobę, żeby zweryfikować, że tego się nie da zrobić. Najprostsze sklepy internetowe mają funkcję koszyka. Ja nie wiem, dlaczego u nich się nie da i prawdopodobnie nigdy się nie dowiem, ale... Hello, PKP. Dajcie spokój. Tak duża firma, system za pierdyliard złotych i koszyka nie ma. No płakać się chce, naprawdę. Nie wróżę jakiejś dużej przyszłości, chyba że coś się zmieni w tej platformie i w tej spółce. Tak naprawdę to tych spółek jest chyba kilkanaście, jeżeli dobrze myślę, albo może nawet więcej. Wolę samochód.